Mam 56 lat i wychowałam dwoje dzieci i teraz tak analizuję, że w ogóle w życiu jest ważny bardzo radykalizm. I czy ksiądz biskup się ze mną tu zgadza, bo nie jesteśmy samotną wyspą, nawet jeśli stworzymy to getto dla naszych dzieci, no to one wcześniej czy później wejdą w to życie. Włączą telewizor, internet i to wszystko, co było wspomniane, spotkają się z tym. I myślę właśnie, że w moim życiu, w wychowywaniu moich dwójki dzieci, córka 27 lat i syn 23 lata, że popełniłam błąd, że właśnie byłam za mało radykalna, kiedy chcieli oglądać nieraz jakieś filmy, jakieś programy, które mnie raziły, że się z tym godziłam, że jeżeli nie chciały mówić pacierza, a to po cichu sobie gdzieś sama zmówiłam, jeśli przynosiły jakieś symbole, jakieś znaki zodiaku do domu, to ja przymykałam oczy na to wszystko. I to był mój wielki błąd, że jest nas tu dużo i jak będzie każdy z nas radykalny, będziemy przystępować jak najczęściej do Komunii Świętej. Nie będziemy mówić, a ten kościół to jest taki, taki, jak to się w naszych rodzinach słyszy. Jeżeli będziemy w naszych rodzinach, w naszym środowisku zajmowali takie stanowcze postawy, to na pewno wiele to zmieni. No ja akurat bardzo się modlę do świętego Józefa za moją rodzinę, bo uważam, że jest wielkim pomocnikiem, bo on też miał dużo trudności w tej drodze z Jezusem. I życie nasze jest wielką burzą, nawet jak słuchałam księdza biskupa tu wcześniej, to naprzeciwko miałam ten symbol roku wiary. I tu właśnie widać łódź, tak jak nasza łódź, i pod nią te fale burzy. I ja też jestem z takiego środowiska, że no nie zawsze życie mnie głaskało i przybliżałam się do Chrystusa i ciągle gdzieś te fale też tam zanurzały i trzeba wracać tu przed Najświętszy Sakrament. W wielu kościołach jest wystawiony Najświętszy Sakrament, trzeba się modlić i wtedy będziemy mieć zwycięstwo. No i właśnie tą drogą wymodliłam zwycięstwo mojemu synowi, który od 2 lat jest bardzo gorliwy, ale właśnie myślę, że to wracanie tu, przyjmowanie komunii, poświęcanie się Bogu, sakramenty, życie sakramentami, przykazaniami. Mimo że dzieci widzą, że nie jesteśmy idealni, że błądzimy też, ale zmagamy się, to one też mają wzór i wtedy mogą wrócić, wiedzą gdzie wrócić i to chyba będzie najwspanialsze wychowanie. A problemów jest dużo. Niewątpliwie święty Józef jest wspaniałym patronem i modlitwa jest bardzo potrzebna. I nie ma chyba nic wspanialszego dla dziecka, ale także już dla bardziej dorosłych dzieci, kiedy widzą, jak się rodzice modlą. Daj Bóg jeszcze razem. Bo doświadczają właśnie tego, że wiara nie jest czymś zewnętrznym, właśnie nie jest jakąś indoktrynacją, masz robić tak, masz robić inaczej, bo tak trzeba. Tylko widzą, moi rodzice starają się wierzyć, starają się tak żyć. Są tacy, jacy są, zmagają się, ale nie chcą iść przez życie sami, tylko chcą iść przez to życie razem z Panem Bogiem i w modlitwie z Nim, w spotkaniu z Nim, budować siebie, swoje człowieczeństwo, to co najwspanialsze i co chcieliby przekazać swoim dzieciom. Też tak jestem głęboko przekonany, że nie ma innej drogi.
to oczywiście wymaga pewnego radykalizmu. Znowu to wraca Pana Jezusa, niech wasza mowa, w domyśle także wasze czyny, będą tak, tak, nie, nie. O całym życiu Pana Jezusa święty Paweł powie, całe jego życie było jednym wielkim tak wobec Ojca. I my musimy na jego wzór przy wszystkich swoich słabościach i upadkach właśnie starać się tak żyć. To oczywiście wiąże się także z pewnym zatroskaniem. Nie tylko o siebie, ale zatroskaniem o to, czym jest dla mnie Kościół. Niestety z naszego myślenia, także mowy liturgicznej, uciekło to, co kiedyś przed soborem, pamiętam jeszcze jako dziecko, było często mówione, zwłaszcza wtedy, kiedy kapłan miał czytać Ewangelię podczas mszy świętej. Kościół, nasza matka. Nasza matka. O matce się nie mówi źle. Matkę się kocha mimo wszystko. A jak jest coś złe, to dyskretnie, ale z wielkim szacunkiem próbuje się to jakoś skorygować, nadrobić, pomóc. Tak właśnie trzeba patrzeć na Kościół. Ci, którzy są daleko, by nie powiedzieć, niekiedy obcy wobec Kościoła. Nie chcę tutaj użyć słowa wrodzy, chociaż nieraz można odnieść takie wrażenie. Chcą z Kościoła zrobić pewną instytucję, tak jak wszystkie inne, rządzącą się takimi samymi prawami jak inne. Co więcej, instytucję, która powinna rządzić się takimi prawami jak inne, na przykład demokracją, gdzie będziemy wspólnie razem głosowali, czy będziemy nadal zachowywać szóste przykazanie, czy nie, czy czwarte, czy piąte. Nie. Kościół, nasza matka. Nikt z nas matki nie wybrał. Matka nas zrodziła. Myśmy też zostali zrodzeni w wierze przez Kościół. I stąd ta potrzeba takiej cierpliwości, takiej miłości do Kościoła. Ja sobie zdaję sprawę, że nieraz to może być miłość trudna, ale myślę, że jeśli jest trudno, to tym bardziej trzeba kochać. Bo to daje właśnie poczucie, jesteśmy jednym Bożym ludem. Razem idziemy do Boga Ojca, idąc śladami, idąc według nauczania Pana Jezusa i mocą Jego sakramentów. Idziemy razem. I to jest właśnie to, co wielokrotnie powtarzał Benedykt XVI, credo, wierzę, ale także credimus, wierzymy. To jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą radością i chlubą. Tak jest, taka jest formuła przy chrzcie i przy bierzmowaniu. Niewątpliwie to jest też program, który musimy przekuwać na naszą codzienność, budując Kościół, począwszy od tego, co się nazywa ecclesia domestica, Kościół domowy. Dzieci, od najmniejszych po te dorastające i już dorosłe, muszą właśnie w rodzinie doświadczać tego, czym jest Kościół. Od tej najlepszej strony, chociaż nieraz być może trudnej, ale doświadczać Kościoła jako matki. Bo tam jest i ciepło, i przebaczenie, i wymaganie, i dobroć, i poczucie, jest ktoś, kto mnie kocha, bo matka kocha.